Cześć, witam Was w kolejnym odcinku naszego serialu o Oppo Reno 2. Dziś znów wracamy do tematu aparatu fotograficznego. Poprzednio powiedziałem Wam, że ten aparat jest dosyć uniwersalny. Uniwersalny, ponieważ mamy tutaj i teleobiektyw, i obiektyw szerokokątny. Dzisiaj kilka słów na temat tego drugiego modułu, czyli modułu szerokokątnego. Ci, którzy już mieli telefon z czymś takim, wiedzą, co daje taki obiektyw, ale tym, którzy jeszcze takiego telefonu nie mieli, należy się kilka słów wyjaśnienia. Po co nam szeroki kąt w smartfonie? Moi drodzy, po to, aby po prostu objąć większy kadr. Wyobraźcie sobie, fotografujecie jakiś budynek, jakiś zabytek. Chcecie uwiecznić go w całości. No i teraz macie wybór. Albo musicie się cofnąć. Nie zawsze jest to możliwe, no bo na przykład wymaga przejścia przez ruchliwą ulicę albo wejścia, nie wiem, na trawnik czy coś takiego. Tutaj, mając obiektyw szerokokątny, po prostu przełączacie, używając jednego guziczka i już możecie objąć większe pole kadru, czyli ten budynek zmieści Wam się w całości. Tak samo, jeżeli fotografujecie jakąś grupę przyjaciół, dość liczną. Wiadomo, zwykłym aparatem, no, trzeba się odsunąć, wtedy ludzie robią się malutcy. A obiektywem szerokokątnym obejmiecie wszystkich i nie będziecie się musieli od nich zanadto odsuwać. Obiektyw szerokokątny sprawdzi się również w fotografii krajobrazowej. Jesteście gdzieś na szczycie góry, nie wiem, robicie też widok z wieżowca. Chcecie pokazać jak najwięcej, uwiecznić całe miasto. Aparatem szerokokątnym da się to zrobić bez żadnych sztuczek i bez panoramowania. Wiadomo, panorama też nie zawsze uda nam się zrobić dobrze, bo musimy odpowiednio równo przesuwać telefon. No i ta panorama też sprawia później problemy przy przeglądaniu tego. Bo na przykład, jeżeli oglądacie na telewizorze, to obraz będzie się przesuwał, a jeżeli będziecie chcieli pokazać obrazek w całości, pojawią się ciemne paski. Tu nie ma tego problemu, bo po prostu pokaże się od razu cały szeroki kadr. Oczywiście tym aparatem możecie również nagrywać filmy. Także z szerokim kątem, wtedy kiedy chcecie po prostu pokazać więcej. Ale ten szerokokątny aparat w Oppo Reno 2 potrafi coś jeszcze. Potrafi robić zdjęcia makro. Kiedy przybliżycie się do fotografowanego obiektu, może to być liść, jakaś roślinka, detal jakiegoś urządzenia, cokolwiek, co chcecie pokazać z bliska, aparat to wykryje i automatycznie przełączy się w tryb makro. Wtedy inaczej ustawi ostrość i pokaże te wszystkie detale. O jakość nie musicie się bać. Matryca ma 8 megapikseli, są to duże piksele w rozmiarze 1,4 mikrometra. Do tego obiektyw obejmuje bardzo szerokie pole, bo 116 stopni i ma niezłą jak na obiektyw szerokokątny przysłonę 2,2. Jeżeli obawiacie się charakterystycznych dla obiektywu szerokokątnego zniekształceń, takiej beczki, to muszę Wam powiedzieć, że w przypadku Oppo Reno 2 oprogramowanie bardzo dobrze radzi sobie z dopasowaniem tej geometrii obrazu. Owszem, efekt ten pozostaje widoczny, ale jest on pokazywany w miły dla oka sposób. Widać, że zdjęcie zostało zrobione obiektywem szerokokątnym, ale jednocześnie obraz nie jest tak zdeformowany jak w niektórych konkurencyjnych modelach, kiedy widzimy wszystko w formie takiej zaokrąglonej beki, po prostu jakbyśmy patrzyli faktycznie przez rybie oko. Tutaj tego efektu tak mocno nie widać, chociaż tak jak powiedziałem, jest trochę zauważalny i myślę, że producent zachował to celowo po to właśnie, abyście widzieli, że to jest zdjęcie szerokokątne. Podoba Wam się? Bo mnie tak. No to cóż, na dzisiaj koniec i zapraszam Was na kolejny odcinek, gdzie opowiem o kolejnym z obiektywów, o teleobiektywie. Do zobaczenia, cześć!